Dzień dobry Państwu. BMW X5 F15 z 2014 roku. Produkcja samochodu to druga połowa 2014 roku, natomiast pierwsza rejestracja to 31 marzec 2015. Samochód pochodzi z polskiego salonu BMW. Dotychczas jeden właściciel, właściwie cały czas samochód jest w rękach pierwszego właściciela, a raczej właścicielki. Przebieg samochodu to 64 tysiące km. Samochód jest absolutnie bezwypadkowy w całości, w oryginalnej powłoce lakierniczej, a stan jest dosłownie perfekcyjny, salonowy. Wersja silnikowa to 2.5D, zatem sprawdzony silnik diesla o mocy o pojemności 2 litrów, o mocy 218 koni mechanicznych. Samochód, który może zaskoczyć każdego, jeżeli chodzi o dynamikę, osiągi i spalanie. Dwulitrowa jednostka jak najbardziej nadaje się do BMW X5. Także wszystkich tych z Państwa, którzy mają obawy, że to zbyt mało, przestrzegam przed tym, że będziecie zaskoczeni dynamiką tego samochodu. Auto naprawdę pięknie jeździ i kosztami użytkowania. Średnie spalanie tego samochodu w tej wersji silnikowej to jest około 8 litrów. Na trasie, jadąc z Zakopanego tutaj, właściciel wykręcił nam wynik 6,8. Więc jeżeli chodzi o dużego SUV-a, no to jest absolutnie mówiący sam za siebie wynik. Rewelacyjne spalanie. Konfiguracja samochodu to ponad 320 tysięcy złotych. Samochód jest bardzo bogato wyposażony. Ma również darmowy pakiet serwisowy do 31 marca 2020 roku. Także jeszcze jeden przegląd w tym samochodzie będziecie mieć Państwo za darmo w ramach tego pakietu serwisowego. Reflektory przednie to reflektory biksenonowe z ringami LED do jazdy dziennej. Światła przeciwmgłowe to światła LED. Samochód jest także wyposażony w pakiet zewnętrzny Chromeline, zatem chromowane nerki przedniego zderzaka, chromowane listwy szyb. Kolor lakieru to szafir czarny. Naturalnie czujniki parkowania z przodu, a także z tyłu. Tylne światła w technologii LED. Klapa bagażnika unoszona elektrycznie. Oczywiście, co charakterystyczne dla X5, bagażnik, a raczej jego zamykanie jest dwuczęściowe. Dolna półka, na której można się zeprzeć, nawet usiąść. No i oczywiście górna część elektryczna. Roleta bagażnika zarówno w jednej płaszczyźnie możemy sobie tutaj odgrodzić bagażnik od reszty, jak i górę możemy odgrodzić od części pasażerskiej. Do samochodu dołączamy także komplet dywaników welurowych. W tym momencie są założone już dywaniki gumowe. Tutaj dodatkowy schowek. Oczywiście system montażowy bagażnika. Może zacznijmy nietypowo od tylnej kanapy. A miejsca mamy tutaj naturalnie w brud. Tapicerka wnętrza to tapicerka Dakota. Dopłata w konfiguratorze sięgała 11 tysięcy złotych za ten rodzaj tapicerki. Także jest to tapicerka z najwyższej półki. No cóż, mój wzrost to 1,80 m i miejsca jest tutaj naprawdę bardzo dużo i ja w tym momencie wyciągniętą dłonią nie sięgam do fotela przedniego.
Także można tutaj naprawdę bardzo, bardzo komfortowo podróżować. A za chwilę przejdziemy do przodu. Dwa dodatkowe gniazda 12V dla tylnej kanapy. Również całe wnętrze wyposażone jest w oświetlenie ambientowe. Wiadomo, że to najładniej będzie nam się prezentować dopiero po zmroku w nocy. Natomiast możemy wybierać spośród kilku palet kolorystycznych. Czerwone, pomarańczowe, niebieskie, białe. Pięknie podkreśla charakter wnętrza i ładnie kontrastuje z białą tapicerką. Natomiast o ile zawsze powtarzam, że biała tapicerka w całości jest dosyć niepraktyczna, ponieważ białe dywany, białe obicia podłogi się bardzo łatwo brudzą, to tutaj to ta konfiguracja jest bardzo praktyczna. Z tego tytułu, że fotele, tapicerka foteli oraz boczki drzwi są białe, beżowe właściwie. A podłoga, czyli cała wykładzina, jest czarna. I uważam, że takie połączenie jest po prostu najlepsze, jeżeli zależy nam na jasnym wnętrzu i na czystości tej dolnej części. Tutaj oczywiście znajdziemy wszystkie dokumenty, książki, instrukcje, które pani właścicielka otrzymała przy zakupie samochodu nowego w salonie BMW. Także to wszystko państwo również do samochodu otrzymujecie. Jest tutaj pełen komplet. Naturalnie auto wyposażone w dwa klucze. Fotele przednie to fotele komfortowe. Proszę bardzo, zagłówki regulowane elektrycznie. Fotele są oczywiście pompowane z funkcją pamięci zarówno po stronie kierowcy, jak i pasażera. Dopłata do foteli komfortowych w konfiguratorze to również ponad 10 tysięcy złotych. Bardzo istotny element wyposażenia. Nagłośnienie to nagłośnienie Hi-Fi za ponad 3000 zł z konfiguratora. I przejdźmy do kabiny od strony kierowcy. Sportowa kierownica skórzana. Kierownica jest elektrycznie regulowana, posiada także komfort wsiadania, wysiadania, także za każdym razem, gdy będziemy opuszczać samochód lub do niego wchodzić, kierownica będzie nam się odsuwać i przesuwać, by ułatwić nam ten manewr. Wspomniane dywaniki akcesoryjne gumowe, oczywiście są to oryginalne dywaniki BMW. Lusterka są elektrycznie regulowane, składane z funkcją automatycznego przyciemniania oraz podgrzewane. Tylną klapę możemy sobie otworzyć i zamknąć z wnętrza pojazdu. Nawigacja, raczej system cały multimedialny to Professional za około 13 tysięcy złotych, no bo taka była dopłata w konfiguratorze. Naturalnie jest to najbardziej rozbudowana jednostka, jaką znajdziemy w tym modelu X5. Przebieg skoryguje 65 800 km na dzień dzisiejszy. Te linie tutaj oznaczają, iż samochód jest wyposażony również w aktywny asystent pasa ruchu, co oznacza, że jeżeli w sposób niezamierzony
przetniemy linię pasa ruchu, samochód, kierownica nam będzie wibrować i samochód będzie nas informować, ostrzegać o tym, że taki manewr wykonujemy. Wspomniany wcześniej aktywny asystent świateł drogowych, który sam nam będzie włączać światła tak zwane długie, sam nimi będzie operować. Naturalnie czujnik światła zmierzchu, przepraszam, czujnik deszczu. Fotele przednie są podgrzewane. Mamy także kamerę cofania z czujnikami parkowania z przodu oraz z tyłu. Zmienny układ kierowniczy. Oczywiście lusterko wsteczne fotochromatyczne. Także system automatycznego hamulca postojowego Auto Hold. Bardzo przydatny element wyposażenia, zwłaszcza w korkach. Polecam. Zmienne tryby jazdy. Eco Pro, Comfort i Sport. Także dysk twardy do zgrywania utworów muzycznych. Kolekcja muzyki, to mam na myśli właśnie urządzenia zewnętrzne, czyli Bluetooth audio, AUX USB, jest tutaj pełen komplet, także system Connected Drive, ten najbardziej rozbudowany z BMW Online, z mobilną opieką, z wiadomościami, z aplikacjami BMW, także jest tego tutaj cała masa. Naturalnie automatyczna skrzynia biegów ośmiobiegowa. Tempomat. Aktywny regulator prędkości. Kierownica chodzi bardzo lekko. Dynamiczny układ kierowniczy. Można nią obracać jednym palcem. Niesamowicie przyjemny do codziennego użytkowania samochód. Oczywiście bez kluczyka w odpalanie. O właśnie, kierownica teraz nam się odsunęła, by ułatwić nam wyjście z samochodu. Zatem krótkie podsumowanie. BMW X5 2.5D o mocy 218 koni mechanicznych. Samochód z polskiego salonu, od pierwszego właścicielki, przepraszam. Samochód absolutnie bezwypadkowy, nigdy nie miał żadnych kolizji, żadnych stuczek. Powłoka kierownicza na samochodzie jest oryginalna. Auto utrzymane w stanie pedantycznym. Konfiguracja wyposażenia to ponad 320 tysięcy złotych. Darmowy pakiet serwisowy do 30 marca 2020 roku. I raz jeszcze podkreślę, samochód w stanie niemal takim, w jakim wyjechał z salonu. Zatem dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i serdecznie polecam, bo to bardzo dobry samochód, z którego każdy z całą pewnością będzie zadowolony.